2 lipca wspominamy błogosławionych Piotra i Jana Becchetti, zakonników. Piotr Becchetti urodził się w Fabriano, we wschodniej części centralnych Włoch w XIV wieku. Należał do zakonu pustelników świętego Augustyna. Był kapłanem, człowiekiem głębokiej modlitwy, dobrze wykształconym i znanym kaznodzieją. Był wzorowym zakonnikiem. Przez wiele lat był też wykładowcą na Uniwersytecie w Wenecji. Z tego miasta wyruszył w 1393 roku na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, miał bowiem wielkie nabożeństwo do męki Pana Jezusa. Po powrocie wybudował przy kościele Augustianów w Fabriano kaplicę na wzór grobu Bożego w Jerozolimie. Jan, jego kuzyn, także był kapłanem i członkiem zakonu pustelników świętego Augustyna w Fabriano. Był człowiekiem wielkiej wiedzy i pobożności. Odpowiadał za studia w swoim zakonie w Perugii. Oboje żyli w XIV wieku. Papież Grzegorz XVI w 1835 roku potwierdził kult błogosławionych kuzynów. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławieni Piotr i Jan wytrwale naśladowali Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.